Po pierwsze, to co mówicie, to, 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 to ten status Kubicy to trochę tak, jak parę dni temu Jose Mourinho mówił, ja i tak prędzej czy później skończę w Realu Madryt, bo jestem tak wybitnym trenerem. On to mówił jeszcze przed finałem i Kubica pewnie prędzej czy później, ale chodzi mi o Reno, Skoro jest tak dobrze, jak oni to pokazują w tym sezonie, ten, ten bolid jest tak dobry, no to może... Taka stajnia powinna mieć dwóch naprawdę równorzędnych kierowców, a nie jednego, który po prostu przyszedł z wielkimi pieniędzmi. No bo to taka, taka dypro... Sami mówiliście, że nie ma innego teamu, gdzie byłaby taka dysproporcja bardzo między króciutko, oboma kierowcami. Bardzo króciutko. Na pewno pod względem sportowym jest to, byłby to strzał w dziesiątkę. Masa jest bardzo doświadczonym, bardzo dobrym kierowcą, twardzielem. Przejeździł w Ferrari, jeździł w Sauberze, też musiał się tam no, narobić, żeby, żeby osiągać jakie takie wyniki. Także no, na pewno para kubica, masa w Renault to byłoby bardzo fajne, bardzo fajne zestawienie. No, natomiast no, realia są takie, że Renault szukało pieniędzy i, i, i musiało znaleźć kierowcę, który przyniósł ze sobą pieniądze. Ten, ten kierowca się znalazł, nie jest najgorszy. Nie jest najlepszy, być może zaskoczy, natomiast no przyniósł ze sobą walizkę pieniędzy. I dopóki Renault nie znajdzie lepszego czy też równorzędnego źródła finansowania, no to chyba jednak będziemy skazani na taką parę świetny kierowca plus kierowca, który pozwala temu świetnemu rozwijać samochód za jego pieniądze. Renault w tym sezonie odradza się w zasadzie z popiołów, bo przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu ich start był w ogóle niepewny z powodów organizacyjnych. Tak. Także to jest sezon przejściowy, a ja myślę, że jeśli te wyniki się będą potwierdzać, jeśli będzie postęp, jeśli kubica zostanie i zespół zobaczy, że ma szansę walki o podium klasyfikacji konstruktorów w przyszłym roku, to zrezygnuje po prostu z Pietrowa, bo pojawią się sponsorzy, oni już się pojawiają, bo zauważmy, Pamiętaj. że samochód Renault jest coraz bardziej tak. oblepiony różnymi naklejkami. Wtedy będą środki na to, żeby wziąć masę. Na przykład kierowca niespełnionego, bo przypomnijmy, on był był mistrzem świata, ale tylko przez 15 sekund. Ale tak. na pewno ma ambicje, żeby być mistrzem świata pełnoprawnym. To jest sezon, jedno zdanie na koniec. Sezon marzenie, takie jeśli chodzi o scenariusz dla Renault. Ten scenariusz brzmiał tak: zaczynamy od zera, próbujemy zrobić dobre wrażenie w świecie Formuły 1 i uratować byt. No, w, w, tym, w tym cyrku wyścigowym. I to się udaje. Z wyścigu na wyścig pokazują, że są coraz lepsi. Kubica jest zadowolony, Kubica osiąga rewelacyjne wyniki i przychodzą pieniądze z zewnątrz. Więc jest rzeczywiście scenariusz, jak na razie marzenie.